Szanowny przyjacielu, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj ja dam bardzo ciekawy, bardzo głęboki temat od architektów wszechświata i systemu nauczycielskiego. Mówiłam wcześniej już nie raz, ale powtórzę, jeżeli ktoś nie wie, kim są architekci wszechświata. To są wysoko rozwinięte duchowe istoty, które razem z naszą duszą zatwierdzają plan duszy na obecne wcielenie, na każde wcielenie. To one decydują, czy dusza pokona zadanie, które sobie postawiła, czy nie. I zmieniają plan architekci. To oni piszą scenariusz naszego życia. Podoba się to komu? Czy nie, ale tak jest. Jeżeli ktoś myśli, że w świecie duchowym nie ma hierarchii, to się myli. Ona tam też jest. Tylko nie tak, jak w naszym świecie materialnym, żeby widzieliście. Więc wysoka szybkość aktualizacji algorytmów świadomości. Teraz jest czas szybkich zmian. Kody rozwoju i transformacji, które schodzą na Ziemię, są aktywowane bardzo szybko. Na przykład możesz przytoczyć aktualizację programów, gdy wcześniej aktualizacja z nowymi poprawkami systemowymi była wydawana raz w roku, teraz jest to w zależności od zadań. Może to być 2 lub 3 razy w miesiącu. Może na płaszczyźnie subtelnej wyglądać jak strumienie energii, które schodzą na Ziemię, ale ta energia niesie ze sobą kody informacji, które są wprowadzane do ludzkiej świadomości, do świadomości przestrzeni jako nowe schematy interakcji, na których zostanie zbudowana nowa przestrzeń. Kody te zawierają algorytmy interakcji, które mają na celu ponowne uruchomienie systemu świadomości. Na przykład, w Twoim polu jest dużo zazdrości i gniewu, a Ty sam nie chcesz już doświadczać tych stanów, ale nie rozumiesz, jak to zrobić. Jeśli całe Twoje otoczenie wibruje na tych częstotliwościach i łączy się z ich wspólnym polem, czy tego chcesz, czy nie. Zaktualizowane algorytmy, podobne jak nowe energie, spływają na wszystkich, ale procent, który każdy z Was może zaakceptować i wdrożyć, jest inny. Każdy, kto podąża ścieżką rozwoju duchowego i choć trochę rozumie, co dzieje się teraz w przestrzeni, bardziej świadomie przepuszcza przez siebie tę energię, aktualizując systemy. Można to odczuwać jako stan dyskomfortu lub bolesny stan ciała, utratę sił, a im silniejszy jest ten stan, tym większa jest oznaka, że Twoja świadomość nie jest w stanie sama przyjąć nowych kodów w najlepszy dla Ciebie sposób. Dzieje się tak dlatego, że świadomość jest zaćmiona przez nieświadome programy, wzorce i postawy, które niosą ze sobą stare kody rozwoju i zachodzi jako swego rodzaju konfrontacja między systemami, która powoduje dyskomfort w stanie zewnętrznym i wewnętrznym. Nowe kody wprowadzane są według Twojego wyboru i pragnienia i tutaj również można to tłumaczyć faktem, że ten, kto praktykuje medytację duchową i sam przekształca swoją świadomość, ma już opracowany system przechodzenia przez przemiany. Już wie, co to jest i nie opiera się temu, że coś nowego wkracza w jego pole. Ta osoba, która nie wie, czym jest duchowa transformacja, nie stosowała na sobie praktyki. Taki dyskomfort związany z nowymi energiami może postrzegać jako chorobę duchową lub fizyczną i odpowiednie zająć się nią, walczyć z nią i tak dalej. Walczyć z nowymi kodami odnowionej świadomości. W związku z tym oporą obciążenie ich maleje proporcjonalnie do jego oporu. Jeśli odczuwasz sobie taki stan, jak niezrozumiały dyskomfort fizyczny, gdy ciało boli i nic konkretnie nie boli, ale ten stan oceniasz jako zły lub duchowy, gdy zdarzenia zewnętrzne nie powodują żadnych zmartwień ani problemów, ale ty
czuje się źle w swojej duszy. To oznacza, że system jest restartowany. Kody, algorytmy, świadomości są aktualizowane. Co mogą nieść te nowe kody transformacyjne i czym jest odnowa świadomości? Świadomość jest najsubtelniejszym składnikiem wszystkiego, co istnieje. Wszystko jest świadomością. I cała ta świadomość jednoczy. Jednocześnie istnieje iluzja oddzielenia, że człowiek jest oddzielony od drugiego, ale w rzeczywistości jest to wspólna świadomość, oddzielona tylko tym programem iluzji oddzielenia. A zadaniem każdego jest uświadomienie sobie, że oddzielenie jest iluzją i wszystko jest jednym. Na Ziemi iluzja oddzielenia jest silniejsza niż kiedykolwiek, kiedy coraz częściej powstają konflikty między ludźmi. To coraz bardziej wpływa na separację jednej osoby od drugiej. Teraz doświadczasz wielkiego skurczenia się swojej prawdziwej świadomości serca, kiedy osoba jest bardziej kierowana przez brak akceptacji, gniew, nienawiść, wrogość. Wprowadzamy kody transformacji i zaktualizowany system, aby obudzić świadomość waszego serca, obudzić wasze duszy, abyś mógł nosić w sobie nie cechy destrukcyjne wobec drugiego człowieka, ale miłosierdzie i życzliwość. To właśnie te cechy schodzą teraz na ziemię w dużych ilościach. Dlatego komuś, kto jest mocno pogrążony w destrukcyjnych stanach, trudno jest zaakceptować tę energię, ponieważ niosą w sobie energię różniącą się od ich stanu. Szybkość wprowadzenia takich algorytmów jest teraz bardzo duża. Twoja świadomość jest bardzo mobilna i zmienia się zgodnie z okolicznościami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a za każdym razem energia ładowana na Ziemię jest obdarowana tymi kodami i algorytmami interakcje, które będą dla Ciebie najlepiej akceptowane i przekształcane w Twojej świadomości. Podobnie jak w aktualizacji aplikacji szukamy najlepszej opcji, w której Twoja interakcja z otaczającym Ci światem najlepiej pokaże Twoje cechy i cechy, które pomogą Ci w Twojej duchowej ścieżce, jeśli jesteś praktykiem, lub popchnie na duchową ścieżkę tych, dla których już nadszedł czas, aby na nią wejść. I ładowane algorytmy świadomości zależą również od tego strumienia, od rzeczywistości i poziomu ogólnej świadomości tego strumienia, w którym się znajdujesz. Możesz fizycznie przebywać w jednej przestrzeni, ale być swoją świadomością już na innym poziomie i sczytywać informacje w zupełnie inny sposób. W takim przypadku kody świadomości będą dla Ciebie innego porządku. Innej jakości, nie lepiej, nie gorzej, ale na innej fali wibracyjnej, ponieważ świadomość na przykład na fali wibracyjnej 3,9 nie będzie w stanie wpuścić algorytmu świadomości dla poziomu 4,4. Dla każdego poziomu świadomości ładowane są własne kody transformacji. Na przykład dla poziomu 3,9 ładowane są te kody, algorytmy, które mogą doprowadzić go do poziomu świadomości 4.0. Ponownie tutaj dominującym słowem jest może, ponieważ bez względu na to, jak ładujemy te algorytmy transformacji świadomości, jeśli sam człowiek nie zrobi kroku w tym kierunku, jeśli sam nie chce iść i rozwijać swoje świadomości na wyższy poziom, wówczas kody te będą zatarte przez jego wybór i sugeruje to, że człowiek nie chce iść w rozwój. On może myśleć i mówić o swoim rozwoju duchowym i o ścieżce duchowej i o duchowej transformacji, ale w rzeczywistości nie robi tego kroku, aby zmienić siebie i swoje życie, swoje działanie, swoje myślenie. Nowe kody świadomości są rodzajem impulsu, pchnięcia, które pomaga Ci wejść wyżej. Ale ścieżka musi być pokonana przez Ciebie. Z Wami była Irina.